Po tym meczu w Bełchatowie debiutanckim nie pomyślał pan tak, bo spadło na was bardzo dużo pochwał za wygrany sezon pierwszej ligi. Czesław Michniewicz mówił, wy, jeżeli chodzi o Raków Częstochowa, najgroźniejszy zespół przy stałych fragmentach gry. Dużo pochwał, dużo oczekiwania i może tak w pewnym momencie to trochę najzwyczajniej przerosło pana zawodników, którzy tak jak się popatrzy po kadrze, to tam czterech pięciu ludzi ma doświadczenie w ekstraklasie większe niż niż przetarcie jakieś tam epizody. No, myślę, że 13 debiutantów mhm. to, to jest fakt. To, oczywiście tam uwzględniłem też Sepka Musiolika i gora sapała, ale no, dla, mnie, dla mnie zawodnicy, którzy byli 20. czy 23. w kadrze Piasta i tam liznęli ekstraklasy, to też są debiutanci, no bo to teraz wchodzą do ekstraklasy i w tej drużynie znaczą pełnią inne role, więc to też dla mnie debiutanci. No to, to, jest, no to jest odpowiedź na to pytanie i, yy, i nie jest to łatwe. Z jednej strony fajnie ta opinia o nas, o, o drużynie, o mnie też, no bo wiadomo, że mm, że ja dopiero wchodzę też jak, jak drużyna do tej ekstraklasy i też nie mam doświadczenia, więc yy, więc to jest wszystko super. Natomiast druga strona jest taka, że no niektórym się wyda, wydaje więcej niż, niż jest w rzeczywistości.